Szczawno-Zdrój, miasto-ogród. Dzisiaj opowiemy o pewnej drobnej sadzonce, w której wnętrzu płynie błękitna krew. Ale jak to wszystko się zaczęło? 7 października 2022 roku do Szczawna-Zdroju z Nadleśnictwa Zagnańsk przybył szczególny jegomość. Ta niewielka sadzonka dębu skrywa w sobie wielką historię. Pochodzi ona od najsłynniejszego polskiego dębu, Bartka, pomnika przyrody i symbolu siły oraz wytrwałości. Bartek, liczący sobie ponad 500 lat, przetrwał wiele burz i wichrów, a jego majestatyczna korona wciąż sięga ku słońcu. Sadzonka wyhodowana z jego gałązki jest niczym żywy pomost łączący pokolenia i przekazujący moc legendy dalej. Pierwsza zima w Szczawnie-Zdroju okazała się wyzwaniem. Mroźne dni i śnieżne noce wystawiały na próbę wytrzymałość małej sadzonki, ale dzięki troskliwej opiece pracownika Macieja przetrwała trudne chwile i doczekała wiosny. 5 czerwca została oficjalnie posadzona w docelowe miejsce. Każdego dnia wita wszystkich pilnych uczniów oraz przedszkolaków udających się do nowo wybudowanej szkoły. Gdy kolejna zima i przedwiośnie okazały się być trudniejsze niżeli wcześniej, sadzonka doskonale sobie poradziła. Nie uległa pokusie przedwczesnego rozwinięcia liści, a przez to nie obumarła jak wiele innych roślin. Gdy nadeszła pora, a ziemia nagrzała się dostatecznie, rozwinęła swoje liście niczym szmaragdową koronę. Minął już kolejny rok. Macieju, chciałbyś coś dodać? Minął już rok, odkąd posadziliśmy sadzonkę dębu szypułkowego, która jest oryginalnym potomkiem najsłynniejszego w Polsce i najpiękniejszego pomnika przyrody, jakim jest Dąb Bartek. Dzisiaj spotykamy się tutaj, aby pokazać Wam, jak pięknie się przyjął, jak dobrze mu jest u nas w Szczawnie i w związku z tym, jak pięknie przyrósł. Przyrost główny, pędu głównego, jest długości około 30 cm. Także to pokazuje ewidentnie, że są tu dla niego odpowiednie warunki. Jest poza tym mnóstwo przyrostów bocznych. Możemy to łatwo zauważyć, bo są to takie zielone pędy, jeszcze nie zdrewniałe. One do końca sezonu wegetacyjnego zdrewnieją i będą takie koloru ciemniejszego. A na razie właśnie łatwo odróżnić tegoroczne przyrosty, więc można powiedzieć, że zwiększył swoją wysokość o 1/3. Dla bezpieczeństwa, żeby nie uległ przypadkowemu złamaniu, drzewo jest otoczone specjalną taką konstrukcją metalową, specjalnie wyprodukowaną dla zabezpieczania drzew w miastach, a jego podłoże jest podsypane korą mieloną, która zapewnia odpowiednią wilgotność i dostarcza też związki pokarmowe potrzebne właśnie do wzrostu. W tym miejscu możemy zaobserwować miejsce szczepienia. To jest podkładka, czyli jakiś dąb, sadzonka jakiegoś dębu zwykłego, na której zaszczepiono zrzes, czyli kawałek gałązki z oryginalnego dębu Bartka, najsłynniejszego i najpiękniejszego w Polsce pomnika przyrody. I widać, jak ona już się tutaj rozwija. Od tego miejsca jest to 100% genetycznie identyczny dąb Bartek. Dąb Bartek Junior rośnie w pobliżu szkoły podstawowej i jest świetnym elementem edukacji ekologicznej. Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że tak cenny i wartościowy egzemplarz, oryginalny potomek najsłynniejszego pomnika przyrody w Polsce może rosnąć u nas i ma się bardzo dobrze. Posadzenie tej wyjątkowej rośliny to nie tylko gest wobec mieszkańców, ale i hołd dla potęgi i trwałości ducha dębu Bartka.